Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Bimenji Drive. Moi drodzy, kontynuujemy moją karierę tutaj. Nie wiem, kiedy zarobię na jakąś swoją pierwszą ciężarówkę albo na jakąś jakiegoś pick-upa czy coś takiego, który będę mógł transportować coś więcej niż to. No, zabrałem ze sobą trochę towaru i powiem ci, że chyba całkiem niezły zarobek się dzisiaj szykuje na start. I pojedziemy sobie oczywiście na wyzwanie. Z tego co mi pisaliście, to już chyba wiem jak zrobić pościg, który jest tam do zrobienia. Trzeba pojechać w jedno miejsce i dopiero wtedy uciekać policji. A ja chciałem najpierw uciekać policji, a potem myślałem, że trzeba zgubić policję w tym miejscu jakoś tak, nie wiem. Coś źle zrozumiałem z tego wszystkiego. Tak czy inaczej, już teraz wiem i tutaj mam drogę na skróty, bo tak sobie patrzyłem na mapie, że GPS mnie oczywiście dobrze prowadzi, powinienem skręcić albo w lewo, albo w prawo, ale ja mam jechać tu, na wprost i zobaczymy jak moja furka poradzi sobie z tą okolicą. A to jest w ogóle śmieszne, bo oglądałem sobie teraz zwiastun nowego Test Drive Unlimited Solar Crown i ziomek, oni pokazali tam trochę takie jazdy offroadowe, wiesz, takimi właśnie drogami jak tutaj, nie? Shooterki. I chłopie, w ogóle nie było tam żadnego dymu, znaczy kurzu takiego spod opon. Nie tutaj w Bimenji Drive, ja wiem, że to wygląda słabo, ale i tak cokolwiek jest, nie? Tak czy inaczej, dojeżdżam sobie i tak, będę miał tutaj dostawę jedną za $60, drugą za $40, a samochód kosztuje $35 000. No kurde, to jest jakaś masakra i naprawdę poza tymi wyzwaniami nie wiem na czym będę mógł tutaj zarobić, żeby faktycznie dorobić jakiegoś takiego fajnego auta do transportów. No, myślę tutaj raczej o ciężarówce, no bo co innego, nie? Tutaj mamy do tor wyścigowego na dostawę zrobić, ale tu chyba można wyjechać, tak? Tak. Okej, to nie wiem czemu... Aha, bo GPS nie chce mnie prowadzić przez bezdroża, jasne. Ale my sobie tu przejedziemy na skróty. I tak, tu mam się z tym zrzucić. Ej, strasznie szeroka jest ta droga. Dobra, kierowcy mnie tu wpuszczają. I tutaj mamy do zrzucenia ładunek jeden, za który mam nadzieję dostanę sporo kasy. Cały czas jeżdżę ostrożnie, żeby nie rozbić fury, bo wiecie, że za naprawy też trzeba zapłacić i to dużo. Dobra, inspekt cargo. Aha, to już się dostarczyło. Teraz zobaczymy, czy stąd jest coś ciekawego. I widzicie, tu już... O kurde, patrz. Tu mamy za... Mogę to załadować? Ty, za 200 dolców! No to... A czekaj, gdzie mam jechać? Tutaj, tak? Czekaj, czy to było time sensitive, bo ostatnio też robiłem dostawę na czas i okazało się, że sfailowałem to. Tu jest 202 km. Nie, patrz, nie muszę na czas, nie mam tego na czas, nie ma tu żadnego czasu chyba odliczania. I $222 dostanę, ale się trafiło. Przecież my ostatnio tyle szukaliśmy, wiesz, takich faktycznie dostaw, gdzie zarobi się kupę siana. Ej, jak ja mam stąd teraz wyjechać? Bo muszę kamerę do tyłu trzymać. Lusterka tu nie działają, więc muszę... Ej, nie w tą stronę odbiłem jeszcze. No to w to musimy odbić. Okej. Okay. Teraz muszę... O, bo wiecie, tutaj lusterka tak słabo. Ale wyjedziemy jakoś chyba. Okej, okay, jak tam sytuacja z tyłu? Chyba nic nie rozwaliłem. No, prawie. Prawie nic. Chyba możemy sobie normalnie wyjechać. No, trochę tam coś przywaliłem. Nie, jakoś mocno wszystko gra. $222. Jestem mega zadowolony z tej dostawy, którą teraz sobie zrobimy. Ale, jeszcze mam do zrobienia 4 dodatkowe. Także ja sobie to szybko tu... Ole, BMW fajna. Ja sobie to szybko tutaj dostarczę. Oczywiście dalej jeżdżę tym samochodem z manualną skrzynią biegów. No niestety, no na początku... Bieda Edition, trzeba zarobić na jakiś pierwszy porządny samochód. Już miałem w topę z tym autem takim rodzinnym, które miało 300 tysięcy kilometrów na lotu. No i przygoda z tamtym autem nie skończyła się dobrze. Dziwny jest ten GPS, strzałki wszędzie. Ja sobie chyba według siebie będę jeździł. Chociaż i tak wiem, gdzie mam dojechać. Tutaj jest... właśnie, ile mam paliwa jeszcze? O!
zbliża mi się połowa zbiornika, niedługo będzie trzeba się podtankować. Patrz, tutaj GPS gdzieś mnie prowadzi w lewą stronę, a ja mam tam jeszcze do dostarczenia dwa ładunki. Chciałbym mieć jakiś taki pojazd typu, może właśnie jakiś pick-up, wiesz, żeby nie mieć tej przyczepki, bo mi z nią jest ciężko cofać. Chciałbym coś tak na szybko sobie tu wjechać, cyk. Ty, a tak się zastanawiam, jak ciężarówką miałbym robić takie dostawy, nie? I tak, tutaj mamy za jakieś $30 chyba dostawę. O, dostali $70 dostaliśmy, wow. O, chyba zgasł mi silnik. Tu trzeba na obroty wbić ten samochód, to jest tylko benzyna. Czekaj, bo się... O, czekaj, gdzie moja przyczepka? Okej, bo myślałem, że mi ją gdzieś wywaliło w kosmos. A ona się po prostu za mocno złożyła, wszystko gra. Piernicza, to się można wystraszyć, człowieku, bo wiesz, to jest kilka godzin mojej gry tutaj, żebym sobie na taką przyczepkę zarobił. I tu mamy kolejną dostawę. No dostarczaj się, okej. Okay. I dostaj $63. W sumie na tej kamerze zewnętrznej lepiej cofać, kurde. Czeka, faktycznie dostanę $200 za to, już będę miał kupę siana. Myślę, że już nie ma co inwestować kasy w ten samochód. On już powoli dosięga swojego limitu. Tam moglibyśmy jeszcze dołożyć turbosprężarki, te inne. Ale to trzeba, to wiesz, wiąże się z remontem całego silnika i wymianą tego wszystkiego. No mi się to w ogóle nie podoba. Zostawimy go tak jak jest i on będzie po prostu z tą przyczepką sobie ganiał. Ej, słuchaj, napęd na wszystkie buty. Fajne jest to auto, ja naprawdę je lubię. Ale no... cały taki kupić jakiś mocny, duży samochód, wiesz, z dużą... O, tu się jakiś wypadek tam był, widzieliście? Niż cały czas tego rozbudowywać. Szkoda kasy. Jak się zastanawiam, jakbyśmy jedną dostawę zrobili ciężarówką na... Wiesz, moglibyśmy sobie takich ładunków za $200 załadować po kilka, nie? I zarobić za jedną dostawę na przykład 2000 dolców. To bym się szybko dorobił na jakieś sportowe auto, prawda? Dobra, i mamy dostawę i uwaga, $200, dawaj dla mnie. $222, ale trzeba. I jeszcze tam do tego sklepu ze sportowymi autami mam ostatnią dostawę do zrobienia i idziemy na wyzwanie. Chciałbym, żeby tutaj wprowadzili coś takiego jak jakiś karabin maszynowy, żeby można było postrzelać tych samochodów przed nami. Żeby wiesz, w korkach nie stać cały czas. Wiesz co, brakuje mi tutaj policji, która by nas ścigała za każdym razem, kiedy byśmy przejechali na czerwonym świetle, no nie? No bo tak to ja nie mam jakoś, nie przykładam jakoś specjalnie uwagi do tych świateł, stopów i tak dalej, albo do kierunkowskazów, nie? I tutaj nie ma jakiegoś takiego przymusu do tego. Są jakieś korki, sobie tutaj stoją samochody, bo no wiesz, na poboczu i tak dalej, ale jakoś tak wolałbym, żeby coś jeszcze było tutaj dodatkowo. Wiesz, taki przymus, jak w Eurotrucku, nie? Jak włączysz sobie te prawa do tego, no zasady ruchu drogowego, wiecie o co chodzi. Dobra, teraz tutaj. Ej, patrzcie, chyba wszystkie furki im się sprzedały, bo nic nie mają wystawionego na zewnątrz. Idę sobie zobaczyć, co oni tutaj mają ciekawego, może już będzie mnie stać na jakąś furkę, bo teraz kupę siana zarobiłem. Mam 10 tysięcy już mam, o kurde. Dobra, tutaj taki podstawowy samochód kosztuje 59. O, tutaj jest coś za 20, aha, taki starszy autek, a tu jest coś za 200 tysięcy. Ej, to naprawdę będziemy musieli sobie jakąś ciężarówkę kupić, żeby tych dostaw porobić więcej. No ale na ten moment chodźmy sobie na wyzwania, bo z wyzwań też można porobić sobie fajny hajsik. Dobra, wracam do mojej furki i jedziemy. O, tutaj coś jest za $460 dostawa, ale niestety mam to zablokowane. Not enough space. Zobaczcie, za małe mam. Za małe mam i koniec. Tutaj coś za $60. Nie będziemy tego na razie brać. Na razie jedziemy sobie... A gdzie mnie to prowadzi? Na razie jedziemy sobie na jakieś wyzwanie zrobić, nie? Odpalamy furę. Kryminalne znajomości. Z tym ostatnio miałem problem. Powiem ci, ja nie mam żadnych kryminalnych znajomości, ale jak tak patrzę na ceny tych sportowych furek, czy w ogóle jakichś samochodów takich, wiesz, poważniejszych, no to chyba zaczynam się zastanawiać, czy nie przydałyby mi się takie kryminalne znajomości, które by poprawiły trochę moją sytuację finansową. Chociaż naprawdę jestem zadowolony mega z tych $10 tysięcy, no ale sami widzicie, że to jest jeszcze za mało. To jest jeszcze za mało. Okej, zobacz szczegóły. To znaczy, czemu ja tego nie ogarnąłem? Nie wiem, ty. Dobra,
pojedziemy sobie tu. No właśnie tutaj sam dom. Ja ich po aucie, stary. Ty, bo oni mnie łapią. Ej, ten początek jest ciężki. A już tutaj wcześniej miałem z tym problem. I kurde, za każdym razem jak tylko zaczynałem, to od razu mnie rozwalała ta policja, ale tym razem jeszcze koła mam całkiem w porządku i steruję się samochodem okej, więc powinniśmy raczej sobie poradzić. Tylko wiesz co, przydała mi się jakaś mapa, żeby wiedzieć, gdzie mam... O, jest dobre, załadował się GPS. Strasznie lubię to autko, ma taki napęd na przód, robi tutaj robotę, powiem wam, w B-Mengi, naprawdę. Żeby jechać do przodu, muszę mieć już lekko skręconą kierownicę w prawo. O, czekaj, kurde. Nie zdążyłem wyhamować, musimy tu... Okej, przeżyłem. Kurde. O nie. Czekaj, jeszcze jadę. Uratował mnie ten poprzedni gliniarz. Ej, mój samochód nie czuje się dobrze. Kurde, zgniotła mi się ta pucha. Stary, to wygląda źle. To wygląda źle. Zrobi manewr pit, czy nie? Muszę trochę ich odjechać. Ja wcześniej próbowałem robić tak, że na wstecznym tam wykręcałem. Coś takiego. Ale tutaj znowu jest gliniarz i mam popsute auto. Ktoś mi z chłodnicą zrobił tutaj gliniarz. Nie wiem co to będzie, ale chyba zaraz zatrę silnik albo coś. Będzie za wysoka temperatura. A może jeszcze coś z tego będzie. No na razie jadę, ale... Jeszcze tutaj te podjazdy, to się zaraz zagotuje wszystko. Blokada! O kurde, ale twardziel. Przydałby mi się jakiś tutaj zderzak, wiesz? Taki policyjny w tym aucie. Muszę poszukać jakichś modów, wiesz? Do kariery. Z karabinami. Co ja z tymi karabinami? Okej. To nie była duża prędkość, ale dużo manewrowania z mojej strony. Słyszę z tyłu. Dobra, jest dobrze. Ej, jeszcze żyje ten samochód. To jest naprawdę ciekawe. Syreny ucichły nieco. Ale nie, tam się z przodu coś pojawiło. Okej. Dawaj. Coś dziwnie mnie prowadzi ten GPS. Jestem prawie pewny, że mógłbym to jakoś szybciej przejechać. Okej. Jest miejscówka. Wbijamy się tu. O kurde, co się stało? O nie, oś napędową rozwaliłem. Prawą, tak? O nie, mam napęd na jedno koło. Ty, zaliczyłem to! Ej, i nawet wszystkie gwiazdki zdobyłem! Uniknij policji i zalicz co najmniej 6 wykroczeń. Wygraj całkowicie unikając zatrzymania w pobliżu policji. Zalicz perfekcyjną ucieczkę. Ej! What? Tu jeszcze mam coś. O, możemy sobie pojechać na to. Ty, tu jakąś super furę mamy, zobacz. Z garażu do garażu w stoczni i jakaś kozak fura tu jest. Mała kasa, czyli 300, ale dobra, po kolei. Najpierw tutaj mamy wyzwanie, to będzie wyścig. Jedźmy tam. Ej, całe szczęście, ja się bardzo cieszę, że nie muszę brać udziału w tych... Że nie muszę brać udziału w tych pościgach i w tych wszystkich wyzwaniach moim samochodem. Bo on by, no, wiesz, naprawy i to wszystko. Strasznie się cieszę, że jest jak jest. I jedziemy sobie. Teraz będzie do zrobienia wyścig. Ciekawe, jakie auto nam dadzą do tego. Tak. Tu mamy to wyzwanie. To jest wyścig, to jest czasówka. Nawet nie będę się z kimś ścigał. Tylko sam ze sobą. Ale nie ma pokazanego chyba auta, nie? A nie, jest, okej. Okay. Mogę wybrać inne? A nie. Chcemy oczywiście to. Ej, to będzie ta BMW-ka fajna. I to jeszcze kombi! Wow. Ja wiem, że to BMW to trochę jakby Alfa Romeo, nie? Te takie tutaj, ten taki tył dziwny, jakby z Alfy jakiejś. Przód
jakby Saba, nie? Tak trochę jakiegoś. A mogę otworzyć maskę? Nie, nie mogę, ale tam można kliknąć. Okej. Okay. Ta trasa skupia się głównie na przypominającym siatkę centrum miasta Belasco, lecz zapewnia także zmiany nachylenia połączone z zakrętami o kącie prostym i średniej prędkości. Ta szybka ucieczka prowadzi do mnie. No dobra, co tu mamy? Na co mamy tu zwrócić uwagę? No i znowu możesz dachować tak często jak chcesz. No to wspaniale. Okej, okay, dobra, ale startujemy. Nie wiem właśnie, czy powinienem tutaj używać manualnej skrzyni, czy automatycznej. Jak to tutaj jest? Jest chyba manual. Tak, zakręt 90 stopni, no niezupełnie. Okrążenie pierwsze, okej. Okay. I tam mamy zakręt 90 stopni. Ale fajnie to wygląda, co? Muszę uważać na te krawężniki, one potrafią mocno rozwalić koła. O! Co, on zgasł mi? Chyba go trochę przydusiłem tutaj przy podjeździe. No, te czasówki, ja je powtarzam po kilka razy, zanim dobrze poznam, wiesz, wszystkie zagadki danego toru. Ale ten samochód wydaje się być spoko do prowadzenia. Niedobrze. Ten słupek A jest tak potężnie szeroki. Ledwo co widzę. Ten zakręt czasami tak mi przysłania. O ty kurde, dobrze, fury nie uszkodziłem. Ruszam już któryś raz z kolei tym autem i zauważyłem, że ma launch control. Nie da się... O! Nie da się tu obrotów na maksa dać przy starcie. I mamy kontrolę trakcji włączoną, więc łatwo jest nim ruszyć z ostrego zakrętu, na przykład tutaj. Już byłem na ostatnim okrążeniu, ale się rozbiłem, kurczę, poprzednio. Już miałem całkiem chyba dobry czas, chociaż nie mam czasu, nie mam kiedy patrzeć na czas. Paradoksalnie. A, i kontrola stabilności toru jazdy widzę, że też się co chwilę podświetla. I za szybko nieraz biegi zmieniam w tym aucie. O, ten słupek na milimetry. Bardzo dobrze jechało się tym autem, znaczy tak łatwo, ale czas... O ja, patrz jak niewiele mi brakowało! Mam 3.30.996. A mam na 3.30, poniżej 3.30 skończyć. Kurde, jeszcze raz. Dawaj, dawaj, ile mam... Nie spojrzałem. O, okej. Okay. Kurde, i tak byłem blisko znowu! Patrz jaka różnica! Sekunda poprawa! Ja... Ej, ale powiem ci, że nie jechałem jakoś teraz superowo. Tam można by było poprawić, bo w niektórych miejscach za mocno hamowałem, bo wiesz, to nie jest taka typowa gra wyścigowa. Tu jak się... Jak źle wejdziesz w zakręt, no to rozwalisz auto i masz po wyścigu. Dlatego trzeba naprawdę, naprawdę uważać i jest tutaj taki strach, nie? Że no, wiesz, nic ci się nie stanie. Nie złamiesz sobie nogi, ani nie zginiesz przy zderzeniu czołowym, ale będziesz musiał powtarzać cały wyścig i po prostu nie chcesz się zderzyć, nie? A jak grasz w jakąś tam inną ścigałkę, no to co, rozbijesz się? No, w sumie zaraz wrócę sobie na tor i wszystko będzie w porządku, nie? Także to jest tutaj bardzo fajne. O! Patrz, jak zaparkowali. A nie, tu jest parking, okej. Okay. Myślałem, że źle zaparkowali. Czekaj, bo trzeba spojrzeć na mapę, gdzie my w ogóle jedziemy, bo się tak zagadałem. O, ale mówię wam, musicie sobie spróbować jazdy tą BM-ką i zwłaszcza na tym wyzwaniu, bo tutaj naprawdę było świetnie czuć te wszystkie systemy, zwłaszcza ESP. Kiedy jechaliśmy po takim nierównym i wiesz, gdyby nie ten system, no to faktycznie samochód by mi zarzuciło ostro, a ten system też mocno hamował w sumie samochód, nie? Że mi spadały obroty. Zdaje się, że też miał napęd na wszystkie koła, ale robiło to robotę, zwłaszcza kontrola trakcji i to ESP. Cały czas się tam włączało na tych nierównościach i przy, wiesz, ruszaniu z zakrętu czy coś, nie? Przyspieszaniu. Mega, mega fajne uczucie, a my jedziemy sobie teraz do ostatniego wyzwania jakimś super samochodem.
No, chciałbym zarobić w sumie na taką furkę. Też zauważyłem, że jak robimy sobie wyzwania, to po tych pozrobionych odblokowują nam się następne. Na przykład to mi się niedawno teraz odblokowało, wcześniej go nie widziałem. I tych wyzwań tutaj zdaje się, że będzie sporo chyba. Okej, co my to mamy tutaj? Dostarczaj nowe pojazdy na zachodnim wybrzeżu. Przejedź 3 km podczas udanych dostaw, 6 km podczas udanych dostaw, 12 km podczas udanych dostaw. Osiągnij kombinację 10, udana dostawa 20 pojazdów? O kurde, to jakieś grube zadanie. Z garażu do garażu w stoczni. W tym wyzwaniu zajmujesz się dostarczaniem różnych pojazdów ze stoczni do innego miejsca na zachodnim wybrzeżu. Nie ma tu limitu czasowego, ale masz tylko jedno podejście do każdego pojazdu. Możesz uszkodzić swój pojazd jak tylko chcesz, ale musi on dotrzeć do celu. Przed każdym zleceniem dostaniesz informacje na temat położenia ruchu drogowego i podobnych parametrów. Nawigacja nakieruje cię na trasę, ale możesz wybrać własną drogę. Miłego doręczania. Bardzo ciekawe wyzwanie, wiesz co? To jest jakieś grubsze zadanie, to sobie zrobimy w następnym odcinku, na który was zapraszam. A tymczasem trzymajcie się, na razie. Cześć.